Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak zauważyłeś, dzisiaj Elite Detailer i ich dressing do opon, który jest ciekawy, jest bardzo ciekawy. Zacznę od zapachu. Landrynka. Fajny, fajny, troszeczkę za słodki. Co lepsze, ja już kiedyś podobny dressing miałem u siebie. Nie chcę mi się szukać w tym całym bałaganie, bo naprawdę musiałbym przerzucić mnóstwo tego. A jak nie zabrzmiało to skromnie. Musiałbym poszukać, o może tak. Ale to był dressing bodajże chyba do wnętrza. Dwa produkty były chyba takie podobne. Kurczę i... Znaczy domyślam się, który, ale nie chcę strzelać, żeby nie było przypału. Bardzo podobna, konsystencja, przepraszam, i zapach. Ale oczywiście one nie muszą mieć nic wspólnego z tym dressingiem. No dobrze, co do samego dressingu. Tak jak zauważyłeś, producent tutaj podaje, żeby... A, i właśnie, jeszcze jedna rzecz. Już kiedyś wspomniałem w jakimś filmie, że jest tutaj wszystkiego za dużo. Jest tak napakowane, że kurczę, niby wiem, że jest informacja jak aplikować, ale cały czas jej szukam. To jest tak jakoś tak nieczytelnie dla mnie. Za dużo, za dużo. Za dużo wszystkiego, naprawdę za dużo, jakoś tak napchane. I za każdym razem, pomimo że już tyle razy trzymam te butelki, zawsze za każdym razem szukam, jak aplikować, jak dostosować się do danego produktu. No dobrze, co do samego dressingu. Od razu powiem, bomba. Super, uwielbiam kremowe, tu już mnie kupił. Zapach, okej, no słodki, lepsze to niż żeby śmierdział. Czymś nieprzyjemnym, jakąś parafiną, bo są też takie dressingi. I teraz tak. Kurczę, ale gorąco. Słuchaj, u mnie w garażu będzie ponad 3 dychy, w cieniu, teraz jest w cieniu 33 stopnie. To wyobraź sobie, czarne drzwi, nagrzane, beton, masakra. Także postaram się streścić, bo się tutaj roztopię. Teraz tak, pierwsze podejście było aplikacja i natychmiast docieranie mikrofibrą. Macik, delikatna setynka, bomba, rewelacja, tak lubię. Tak jak było widać, fajnie usiadło. Drugie podejście. Z drugim podejściem, tak jak tutaj producent zaleca, czyli na połysk, na suchą oponę, rozprowadzić, pozostawić do wyschnięcia, dla lepszego efektu powtórz krok pierwszy i trzeci, czyli aplikacja. Dwa razy i masz połysk. I rzeczywiście jest. Błyszczy się plakowo. Tylko ten połysk jest taki trochę sztuczny. On wykończenie, ten produkt, jak położysz jedną warstwę, ma troszeczkę tak jak ADBL. W tę stronę idzie taka satyna, troszeczkę taki sztuczny połysk. Co mnie w tym dressingu urzekło? To, że nieważne kto by go nie kupił, coś znajdzie dla siebie. Tu masz i satynę, i połysk, i mat. Bomba. Osobiście chyba jeszcze się nie spotkałem z takim dressingiem, który... Nie, ADBL też tak można zrobić. Będziesz miał połysk, tak. Bomba, naprawdę rewelacja. Jestem, znaczy zachwycony, miło zaskoczony tym dressingiem. Najsłabszym moim zdaniem, najsłabszym ogniwem można powiedzieć, no niech będzie ogniwem, ale wiesz o co mi chodzi. W tym dressingu jest wydajność. Niestety nie da się go mało zaaplikować, bo kurczę, jak go dasz mało, to tak jakbyś nie rozprowadzał produkt, takie wrażenie. I jak go dasz więcej, to znowu wchodzi tak w zakamarki. Aplikacja tu nie jest rewelacyjna. Niektóre kremiki się lepiej rozprowadzają. Tu nie ma dramatu, ale rozprowadzasz, odwracasz gąbeczkę, druga strona, delikatnie, tak jakbyś wyciągał z tej gumy. Chcesz mat, docierasz. Chcesz mieć satynę, jedna porcja. Bardzo delikatna porcja. Miźnięcie i zostawiasz. I masz taka satyna, troszeczkę błyszcząca. Co mi się podoba, przy jednej porcji fajnie opona wygląda, bo te gładkie powierzchnie, które są wzory, idą w połysk. Ta opona jest tak jakbyś dwa dressingi założył. Bomba. Naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście wszystko zależy od wzoru opony, bo nie na każdej oponie usiądzie podobnej. Ale Werdenstein, bomba. Tutaj to jest po prostu mistrzostwo. Uwielbiam te opony, wzory. Zresztą dziudziaro. Więc przyłożył się jak zawsze. I teraz tak. Bardzo fajny dressing. Jak dla mnie naprawdę fantastyczny, super, dla każdego. Dla każdego ten dressing, moim zdaniem, będzie ok. Kwestia zapachu i czy lubisz kremowe dressingi. Ja akurat lubię i to mnie bardzo cieszy, że miałem przyjemność przetestowania. Znaczy on zostaje u mnie, to nie ma tematu przetestowania tego dressingu. Ceny nie pamiętam, za ile za niego dałem. Teraz oczywiście co? Będę badał test trwałości. I teraz tak,
na tył położone dwie porcje grube, bez docierania. Tył ma zdecydowanie w tym aucie ciężej, jeżeli chodzi o trwałość na oponach. Przód jedna porcja i zebrane mikrofibrą. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że bardzo fajny. Bardzo fajny dressing. Mnie pozostało się z Tobą pożegnać. Mam nadzieję, że ta część filmu Ci się podobała, a ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, gdzie postarałem się pokazać trwałość tego produktu i prawdopodobnie tam jeszcze kilka słów od siebie dorzucę, jeżeli chodzi o właśnie trwałość i doczyszczanie się opony podczas eksploatacji. Wstępna wypowiedź była co do produktu, test trwałości również, tak jak zauważyłeś, całkiem nieźle posiedział i co fajniejsze, produkt w dalszym ciągu się jeszcze broni. Z tyłu to tak naprawdę nie jest źle. Przód, no niestety, przód usiadł, a tył ma gorzej. I teraz tak ode mnie, jeżeli chodzi o aplikację tego produktu. Ja osobiście jakbym miał go pakować to właśnie w dwóch porcjach, żeby na połysk. Trwałość będzie naprawdę znaczna, tak jak widać, bo tył naprawdę dostaje w tym aucie konkretnie po kicie. Jeżeli chodzi o koła. I teraz tak, bo ten połysk on będzie w sumie do pierwszego mycia. Tak, ten dressing tak fajnie, on fajnie znika, bo tak jak mówiłem wcześniej w wypowiedzi, że dressing ma tak jakby trzy rodzaje uderzenia. Może zrobić macik, satynę, delikatny taki sztuczny połysk i mega połysk. Także nawet cztery, o widzisz. Tak, tutaj on tak samo znika.
Po pierwszym tygodniu, po pierwsze dwa mycia, to tak naprawdę zjeżdża połysk, zostaje taki delikatny, jakby właśnie ten sztuczny. Później robi się satyna przez jakiś czas, a na końcu macik. Tak naprawdę, no, dla mnie produkt bomba. Naprawdę bardzo fajny. I widać, że chroni tę oponę. Samo oczyszczanie też jest niczego sobie. Zdecydowanie lepsze z tyłu. Zdecydowanie lepiej. Jednak to przytarcie mikrofibrą zbierasz dużo towaru. On nie wchłonie się tak idealnie w oponę, moim zdaniem. I niestety ta trwałość jest znacznie mniejsza. Znaczy znacznie, może nieznacznie. Ale myślę, że z tyłu jeszcze do dwóch tygodni spokojnie by dociągnie. Ale ja osobiście kończę, bo chcę już coś świeżego zarzucić. Bo już mi się znudził. No ileż można, kurczę, jeździć z tym samym dressingiem. Tym bardziej, że ostatnie mycie i teraz zauważyłem, że opona już niestety nie oczyszcza się tak idealnie. Ale tak czy tak, miesiąc czasu jak zarzucisz, masz zbaniaka. To w ogóle w sezonie letnim do dwóch miesięcy myślę, że dobije. Także jak dla mnie, moja subiektywna opinia, produkt naprawdę fantastyczny. Plusem jest to, że dla każdego, jak to mówią, coś miłego. Czyli każdy w tym dressingu znajdzie swoje wykończenie, moim zdaniem. Naprawdę bomba. No dobrze, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!